Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego pierwszego modułu kursu Podstawy produkcji zwierzęcej. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Orientacja w zakresie znaczenia gospodarczego poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich pozwala osobom wybierającym profil produkcji podejmować racjonalne decyzje. Istotne jest bowiem, jaka jest sytuacja rynkowa zwierząt i ich produktów, jaka jest powszechność produkcji, dostępność materiału hodowlanego i towarowego, możliwości zakupu środków wspomagających produkcję i tym podobne. Głównym celem chowu i hodowli bydła jest produkcja mleka i mięsa. Produkty te zawierają białko o wysokiej wartości biologicznej. W składzie chemicznym mleka znajduje się wysoka zawartość wapnia. Do ubocznych produktów należą obornik, skóra, rogi oraz racice. Jak podaje Ministerstwo Rozwoju Wsi i Rolnictwa, pogłowie w 2011 roku było największe w województwach podlaskim, mazowieckim, łódzkim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim. Owca domowa jest gatunkiem o wszechstronnym kierunku użytkowania. Podobnie jak w przypadku bydła, produkty od niej pozyskiwane można podzielić na główne – wełna, mięso, mleko, skóra – oraz uboczne – obornik, lanolina. Kozy jako jedyny gatunek spośród zwierząt gospodarskich dostarczają mleka o specyficznych właściwościach żywieniowych. Ze względu na charakter i skład białka mleka koziego mogą je spożywać osoby uczulone na mleko krowie. Poza mlekiem od kóz można uzyskać również mięso, skóry, rogi, obornik oraz wełnę. Świnie są bardzo wydajnym źródłem pozyskiwania mięsa. Przy tym wykazują kilka ważnych pod względem gospodarczym cech: wysoką płodność, wysoką wydajność rzeźną, wszystkożerność i szybkie tempo wzrostu. Obsada trzody chlewnej na 100 hektarów użytków rolnych jest największa w województwach wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Konie użytkowane są głównie wierzchowo w różnego rodzaju ośrodkach wypoczynkowych i sportowych. Stanowią atrakcje w gospodarstwach agroturystycznych. Bardzo szlachetnym sposobem utrzymania koni jest wykorzystanie ich w hipoterapii, terapii dla chorych dzieci, rehabilitacji. Konie w obecnych czasach mają duże znaczenie w sporcie. Wyścigi, ujeżdżanie koni, biegi sportowe, skoki przez przeszkody. Drób odgrywa szczególną rolę w produkcji mięsa i jaj. Niski koszt produkcji jaj i mięsa, walory smakowe i dietetyczne mięsa drobiowego oraz możliwość wykorzystania w gospodarstwach agroturystycznych i ekologicznych sprzyja produkcji drobiarskiej. Według danych na rok 2011 w Polsce roczne spożycie mięsa na jedną osobę zależnie od jego gatunku jest następujące: 42 kg wieprzowiny, 25 kg mięsa drobiowego, 2 kg wołowiny. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.